Witam was, kochani. Przygotowałam dzisiaj do was lizaki bezowe. Są bardzo fajne do dekoracji tortów, czy babeczek, czy jakichś ciast, czy tak po prostu są bardzo dekoracyjne. Zapraszam was teraz na filmik. Potrzebujemy 4 białka, 200 g cukru i szczyptę soli. Do misy miksera dodajemy białka, cukier, szczyptę soli i razem wszystko ubijamy przez dobre 10 minut na najwyższych obrotach. Piekarnik nastawiamy na 100 stopni termoobieg. Pamiętajmy też o tym, że naczynie, w którym są ubijane te białka, powinno być zawsze czyste i suche. Wtedy nam się tam te białka dobrze ubiją. Do farbowania potrzebujemy farby spożywcze, takie 4 kolory, jak się wybrała. Takimi tylkami, takimi końcówkami będę tam szprycować. Tej dużej na końcu nie użyłam, bo już za mało miałam tamtej masy. Nagram jeszcze inny filmik osobno z tą dużą tylką. Do dekoracji jakieś kuleczki jadalne. Wykałaczka, żeby rozprowadzić barwnik po masie białkowej. I mam takie papierowe słomki. Są one bardzo fajne. Można je piec w piekarniku. Nic się z tym się nic nie dzieje. Jeszcze pokazałam, że kiedyś robiłam na takich szaszłykach. Są one też w porządku. Też można nich piec. Też się fajnie udają. Tak powinna być prawidłowo ubita masa, jest sztywna, gęsta, fajnie się błyszczy. I zabieram się za barwienie masy, dodaję barwniki. Zapomniałam oczywiście o rękawiczkach, zawsze je obrykam, bo później ręce całe są brudne z tych farb. Tutaj dodaję fioletowej farby. Bardziej wyszła ona na szary niż fioletowy, ale później na tych lizakach nawet fajnie dawało to kontrast. Zdecydowałam się na żółtą, na tą taką fioletową, no później wyszedł taki szary, na róż i na zielony. Do woreczka daję taką większą tylkę i nią będę szprycowała na tych dłuższych patyczkach te lizaczki. Daję trochę tego żółtego, tam trochę zielonego, fioletu i różu. To są takie pastelowe kolory, z każdego po trochu. Woreczek ten z tą tylką daję też zawsze do takiej szklanki, to później nie trzeba tego trzymać i fajnie się z tego wyjmuje. I szprycujemy. Tutaj robię jeszcze na takich krótkich patyczkach parę takich lizaczków. Też bardzo fajnie to wygląda. Papier do pieczenia na tej blaszce, to sobie z każdej strony trochę przykleiłam tą bezą, żeby się nie ślizgał. Jeszcze trochę zielonych akcentów.
i na sam koniec dekoruję jeszcze jakimiś jadalnymi kuleczkami. Posypałam to tam jeszcze takim brokatem. Jak jest wszystko udekorowane, robimy to według uznania, to wkładamy to do piekarnika na dobre 1,5 godziny. W tym czasie tylko zostawiamy na 100 stopni, w tym czasie one się nam fajnie wysuszą. I mi też wystarczyły tylko te 1,5 godziny. Beziki gotowe, na sam koniec posypałam je takim jadalnym srebrnym brokatem. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam Was także na moją stronę facebookową, zostawcie mi lajka i to będę się cieszyć. Pozdrawiam Was, do następnego filmiku, pa pa!